Kwiaty dla Małgi, za piękny film Krwawe cienie, Blady Shadows. Jest to, proszę Państwa, XIX-wieczny epicki poemat o uczennicy Instytutu Smolnego w Petersburgu oraz Wilhelmie II, ostatnim cesarzu Niemiec. Homoseksualiści. Polowania były dla niego najweselszym, odprężającym punktem życia. Wielokrotnie polował u księcia Radziwiła w okolicach Nieświeża. Tymczasem jej dorosłe życie to pasmo ciąż, porodów, lekarstw. Film pokazuje los młodej kobiety w nieoczywistych konwencjach, kontekstach nieoczywistych. Jest oparty na faktach i utrzymany w opiumiczno-poetyckim klimacie. Wszystkie leki XIX wieku były na bazie opium. Zdjęcia miały miejsce w Sankt Petersburgu, Wilnie, Święcianach, a Warszawa, Sztokholm i Gothenburg robią za XIX-wieczne Kresy Wschodnie. She is a student in Sankt Petersburg. He is the last German imperial and king of Prussia. She gives birth to a baby after a baby, pregnant all the time. Zapraszamy.